Wiesz już, że Slim VAT 3 wszedł w życie i zmienił przepisy o podatku VAT, choć nie tylko. Słyszałeś coś na temat zmian w ramach obrotu międzynarodowego, WNT, WDT, ale nie do końca wiesz o co chodzi. Jeżeli tak jest, to właśnie w tym odcinku podcastu postaram się przybliżyć Ci i wyjaśnić najistotniejsze zmiany, które dotyczą Slim VAT 3 z perspektywy obrotu międzynarodowego. Cześć, słuchasz podcastu Księgowość po ludzku, gdzie odczarowuję cyferki, rozbrajam przepisy i obalam mity dotyczące księgowości i księgowych. Z tej strony Magda Wosiawa, z i twórczyni pierwszej w Polsce platformy do nauki rachunkowości online, coach i mentor z ponad 20-letnim doświadczeniem w finansach. Zapraszam do wysłuchania odcinka. W poprzednim odcinku podcastu skupiłam się przede wszystkim na zmianach w podatku VAT z tytułu Slim VAT 3 w obrocie krajowym. A teraz chciałabym właśnie omówić więcej na temat obrotu międzynarodowego. I nie mogę nie zacząć od zmian, które dotyczą WNT, czyli wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wspólnotowe nabycie towarów to bardzo specyficzna transakcja z perspektywy podatnika czynnego, który równocześnie rozpoznaje podatek VAT należny i podatek VAT naliczony. Zmiana, o której chcę tutaj powiedzieć, to jest zmiana, która jest wymuszona przez przepisy unijne i jest zmianą na pewno na korzyść, bo zmniejsza formalności w obrocie międzynarodowym. A o co tutaj chodzi? Przybliżę Ci pokrótce, jak było i jak jest w ramach SIM VAT-3. Do tej pory, czyli przed Slim VAT-3, było tak, że oczywiście podatnik VAT czynny rozpoznawał podatek VAT należny w tym okresie rozliczeniowym z tytułu WNT, w którym powstał obowiązek podatkowy. Obowiązek podatkowy WNT co do zasady powstaje z chwilą wystawienia faktury nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce dostawa. Czyli rozpoznajemy podatek VAT należny, a podatek VAT naliczony mieliśmy możliwość rozpoznać w tym samym okresie rozliczeniowym z tytułu WNT, co VAT należny, pod warunkiem, że faktura dokumentująca tę WNT została otrzymana przez podatnika w ciągu trzech miesięcy, licząc od miesiąca, w którym miał miejsce obowiązek podatkowy, czyli powstał obowiązek podatkowy z tytułu WNT. Jeżeli ta faktura nie została otrzymana w ciągu tych trzech miesięcy, licząc od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, to z upływem tego trzeciego miesiąca w tym rozliczeniu za ten okres należało dokonać korekty podatku VAT naliczonego, który został odliczony w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Potem ponowne otrzymanie tej faktury powodowało kolejną korektę podatku VAT naliczonego i możliwość ponownie Odliczenia podatku VAT naliczonego w tym okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy. To oznaczało, że została naruszona zasada neutralności w podatku VAT, i właśnie Unia Europejska wymusiła na nas zmiany, które powodują, że to, że możemy odliczyć podatek VAT naliczony w tym okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy, w którym rozliczyliśmy podatek VAT należny z tytułu WNT, Niezależnie już od tego, czy ta faktura została otrzymana i kiedy została otrzymana. Po prostu, jeżeli rozpoznajemy podatek VAT należny z tytułu WNT, to w tym samym okresie rozliczeniowym mamy możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu tego WNT. Czyli odpada nam konieczność śledzenia, kiedy ta faktura została otrzymana, a wiadomo, że w obrocie międzynarodowym otrzymywanie tych faktur było z różnym skutkiem. Więc na pewno można powiedzieć, że ta zmiana jest zmianą na plus. Co jeszcze zmieniło się w ramach obrotu międzynarodowego w ramach SlimWat 3, bo to była zmiana, która weszła w życie od 1 lipca? Ale uwaga, może jeszcze tylko wrócę do WNT na sekundę, bo na pewno się zastanawiacie, od kiedy te nowe przepisy obowiązują, i nie trzeba śledzić, kiedy otrzymaliśmy tą fakturę. Dla wszystkich tych WNT. Dla których ten 3-miesięczny okres otrzymania faktury, ten warunek upływa z 30 czerwca. Czyli od 1 lipca, jeżeli nam ten warunek 3 miesięcy upływa już po 1 lipca, właściwie od 1 lipca albo później, to już nie musi być przestrzegany. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli rozpoznaliśmy WNT w marcu i odliczyliśmy podatek VAT naliczony z tego tytułu, to jeżeli nie otrzymamy faktury do 30 czerwca, jeszcze obowiązują stare zasady. Jeżeli mieliśmy wad należny i naliczony z tytułu WNT rozpoznany na przykład w kwietniu i wtedy powstał obowiązek podatkowy, no to już nam te trzy miesiące upływają w lipcu, co oznacza, że w ogóle ten warunek już nie obowiązuje wtedy. Więc takie są zasady zastosowania tych zmian w przepisach. No przejdźmy teraz do WDT, bo zaczęłam mówić o WDT, a potem wróciłam na chwilę do WNT, ale tak mi się wydawało, że doprecyzowanie tutaj jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o WDT. Przy WDT zmieniła się, a właściwie doprecyzowano kwestię, która była bolączką dla wielu księgowych. O co tutaj tak naprawdę chodziło? Chodzi o korekty dotyczące WDT, czyli sytuacji, kiedy korygujemy stawkę. Czyli najpierw musieliśmy zastosować stawkę krajową, a potem otrzymujemy te dokumenty i korygujemy WDT ze stawką 0%. Przepis w artykule 31b przed zmianami w ramach SteamVAT-3 mówił, że. Korekty dokonujemy w tym okresie rozliczeniowym, w którym miała miejsce dostawa. I to rodziło bardzo wiele problemów. No bo wyobraź sobie sytuację, w której dostawa z tytułu WDT miała miejsce w marcu, obowiązek podatkowy, czyli wystawienie faktury, miało miejsce w kwietniu, na przykład 10 kwietnia i WDT co zasady powinno zostać rozpoznane w kwietniu. No, nie otrzymaliśmy dokumentów, trzeba było rozpoznać to WDT, bo wtedy czekamy, pamiętamy w ramach tych przepisów, by rozpoznać WDT, czekamy na dokumenty przewozowe, żeby pokazać, że te towary wyjechały i dojechały. Nie mamy, rozpoznajemy ze stawką krajową, i teraz normalnie byśmy WDT ze stawką 0% rozpoznali w kwietniu, no bo wtedy została wystawiona faktura, czyli powstał obowiązek podatkowy. Ale tu nam ustawodawca mówił według starych zasad, że jeżeli tych dokumentów przewozowych nie było, to potem korygujemy, żeby rozpoznać to WDT nie w miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, tylko w miesiącu dostawy. Czyli w tym przypadku, o którym wspomniałam, to nie byłby kwiecień, tylko marzec. Czyli mam nadzieję, że rozumiesz. Gdyby dokumenty przewozowe zostały otrzymane, normalnie WDT ze stawką 0% zostałoby rozpoznane w kwietniu, tak? Dokumenty się nie pojawiły, czekaliśmy. Trzeba było rozpoznać z vat krajowym tą transakcję, potem dokumenty się pojawiły, no i ustawodawca nam mówił, według starych zasad sprzed Slim VAT-3, że mamy skorygować dostawki 0% w tym okresie rozliczeniowym, w którym miała miejsce dostawa. No i już się wszystko rozjeżdża. Więc teraz ustawodawca w końcu doprecyzował to i mówi, że korekty dokonuje się w tym okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu WDT. Więc to jest na pewno, na pewno zmiana na plus, ułatwi nam życie. Kolejna zmiana, która jest istotna, a która jest jakby odzwierciedleniem praktyki już tak naprawdę stosowanej w obrocie międzynarodowym, chodzi o kurs do przeliczenia waluty obcej na fakturach korygujących w obrocie międzynarodowym. Praktyka mówiła, że przeliczamy fakturę korygującą wystawioną w walucie obcej, po tym kursie walutowym, jaki obowiązywał do faktury pierwotnej. Natomiast problem robił się wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia z fakturami korygującymi kilka faktur pierwotnych. Na przykład zbiorczo za cały miesiąc wystawiano nam fakturę korygującą, która korygowała pozycję z pięciu czy sześciu faktur. Wtedy musieliśmy stosować kurs walutowy z faktury pierwotnej, czyli każda z tych pozycji z faktury korygującej miała inny kurs walutowy, czyli jak faktura korygująca. Korygowała na przykład pięć faktur pierwotnych i to było pięć pozycji na fakturze korygującej, to każda z tych pozycji była przeliczana po innym kursie walutowym, kursie obowiązującym dla faktury pierwotnej. Ustawodawca wprowadził w ramach artykułu 31b jeszcze taki dodatkowy zapis, który mówi, co dzieje się w przypadku faktur wystawionych w walucie obcej, które są właśnie fakturami zbiorczymi. Wtedy stosujemy kurs walutowy z dnia poprzedzającego dzień wystawienia takiej faktury korygującej. I upraszcza to nam wszystkim życie, więc na pewno są to zmiany na plus. Raz, że w końcu praktyka została przeniesiona do ustawy, a dwa, rozwiązano problem faktur korygujących zbiorczych, które stanowiły tak naprawdę bolączkę dla wielu księgowych. I na koniec jeszcze jedna kwestia kwestia korekty w procedurze OSS i IOSS. Do tej pory było tak, czyli przed SlimWat 3, że był brak regulacji odnośnie tego, jak dokonywać korekty deklaracji składanych w tej procedurze. A już co gorsza, dla tych podatników, którzy z tej procedury nie korzystają, ale muszą skorygować coś, co mieli w ramach jeszcze tej procedury, czyli kiedy byli w ramach tej procedury. Wtedy musieli tak naprawdę te korekty robić według kraju. W którym dokonywana była transakcja i płatność. I to było bardzo, bardzo utrudnione. Po zmianach podatnicy będą mogli złożyć korektę deklaracji drogą elektroniczną do Łódzkiego Urzędu Skarbowego za pomocą aplikacji udostępnionej na portalu podatkowym. I przepis określa także, jakie dane będzie zawierała ta korekta deklaracji, walutę, w jakiej będzie składane rozliczenie i dokonywana płatność. Więc to na pewno też ułatwi obrót międzynarodowy. I podsumowując ten odcinek podcastu, który nie jest długim odcinkiem, ale jak słyszysz, dość treściwym, można powiedzieć, wydaje mi się, z dużą dozą pewności, że wszystkie te zmiany, które tutaj przed chwilką Tobie wymieniłam, to są na pewno zmiany bardzo korzystne. Korzystne w tym sensie, że po prostu ułatwiają te rozliczenia, wprowadzają pewien porządek w tych rozliczeniach, no, ułatwiają na przykład w przypadku WNT. Porządkują, na przykład, jeżeli mówimy o OSS i IOSS. Tak? Także w każdym z tych przypadków mówimy o zmianie na plus. I teraz z mojej strony na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek podcastu był dla Ciebie pomocny. Zostaw łapkę z górę, lajka. Zasubskrybuj kanał, jeżeli chcesz otrzymywać kolejne takie informacje. Będzie mi naprawdę miło, jeśli zostawisz, na przykład, komentarz, ślad, coś byś dodał w tym podcaście, czegoś Ci brakuje. A jeżeli chciałbyś więcej dowiedzieć się na temat obrotu międzynarodowego i tego, jak rozlicza się podatek VAT z tego tytułu, to gorąco Cię zapraszam do zaktualizowanego o przepisy Slim VAT 3 kursu podatek VAT w obrocie międzynarodowym. Ja jeszcze raz dziękuję Ci za uwagę w tym odcinku podcastu, mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnych i życzę Ci dobrego i prostego wprowadzania zmian Slim VAT 3 w Twojej pracy księgowaka. Do usłyszenia.